nami pan Tomasz Giza, pomysłodawca akcji T-shirt dla tolerancji. Dzień dobry pani. Witam. Czy to, co ma pan na sobie, to... Tak, to przykładowy t-shirt dla tolerancji. Żyjemy w zakłamanym społeczeństwie, które wyrzuca wszystko poza nawias. Jest wiele tematów tabu. Jesteśmy przeciwko temu, gdyż nie istnieje co prawda cenzura polityczna, ale istnieje cenzura o tu, w naszych głowach. Ale co kogo obchodzi? Czy pan myje ręce, czy pan nie myje tych rąk? Mnie na przykład to w ogóle nie obchodzi. To są pierwsze objawy nietolerancji. To jest o krok od faszyzmu. Jesteśmy przeciwko temu. Nie dopuścimy do tego. Trochę tu gorąco w studiu. Czy mogę zdjąć t-shirt? Nawet bym prosiła. Dobrze. Dzięki t-shirtom chcemy wykrzyczeć nasz bunt przeciwko światu, a Jezus, za tolerancją. Jeżeli to prawda, co ma pan tutaj napisane, to wydaje mi się, że powinien pan pójść do lekarza. W ogóle pan powinien pójść do lekarza. Jest pani nietolerancyjna, ale daje pani ostatnią szansę do przyłączenia się do naszej akcji. Który z t-shirtów tutaj pokazanych przeze mnie pani by wybrała? Pozwoli pan, że zostanę przy swoim. Ja jednak myślę, że ten będzie naprawdę najlepszy. Drodzy państwo, z cyklu Perły z archiwum kabaretu moralnego niepokoju. Perła najpiękniejsza. Panie Tomaszu, dziękuję serdecznie za pożyczenie samochodu, kluczyki oddaję. Życie pan mi uratował. Nie szkodzi, wszystko dobrze, dziękuję. Ale co tam jest, panie Tomaszu? Ile pan już tak siedzi bez jedzenia, co? Od rana, wie pan, ja mam dzisiaj tyle roboty, że ja chyba stąd przed 22 nie wyjdę. No ale co to jest? Przecież całą przerwę śniadaniową pan przed komputerem przesiedział? No pan coś zje, no. No ale ja nie mogę jeść, bo widzi pan, ma tyle roboty, że no nie da rady, no. No wie pan, panie Tomaszu, no co, zembleje pan tu zaraz i na co to panu? Pan je! Praca może chwilę poczekać, nie? Wie pan, są no pewnie, ma pan rację. Panie Mrugalski! Tyle pracy pan sobie je? Przerwa śniadaniowa panu nie wystarczyła? Niech pan się weźmie do roboty, dobrze? A przepraszam pan, panie dyrektorze, nie pojechał na tę prezentację? Nie, nie pojechałem. Pan, ktoś tak, jakiś debil tak zaparkował, że nie mogę wyjechać, no. Niech ja znajdę tego głąba od tego niebieskiego trabanta, to mu powyrywam nogi normalnie. No. A to jest samochód pana Tomasza. To mój samochód, ale... Ale co? Krasnoludki go tam postawiły? Krasnoludki! Świetny, panie dyrektorze, świetny żart! Krasnoludki, jak no niech pan tam zasuwa i przestawi ten samochód, niech pan przestanie jeść i weźmie się do roboty, no. Co za matą, no co za głąb jakiś, co za normalny człowiek, o. Jeszcze samochodu nie potrafi przestawić, no. Nie potrafi, no jak pierdawaj. Panie Tomaszu, pan cofa! Można? Można, panie Tomaszu, pan leci do tyłu. Jeszcze można? Można. Panie, tyle pan masz, no. No. O, panie Tomaszu, ale żeś pan se zderzak rozpieprzył. 3 godziny później. Co się z panem dzieje, panie Tomaszu? Panie Walczak, ja za chwilę zemdleję z głodu. No ale to o co chodzi? No to pan ma pan tu kanapkę niedojedzoną, co? Ale widzi pan, co się dzieje? Ja nie mogę teraz jeść. Ja mam tyle roboty, że ja proszę pana nie dam. No co pan opowiada? No zaraz, pan pracuje, tak? To ma pan prawo zjeść, prawda? Pan je. Je. Myśli pan? No oczywiście. Pan je i koniec. Co tu mogło panu zrobić? Ja szybko, może trochę przynajmniej gryza. No oczywiście, no. Panie Walczak. Pan znowu je! Kiedy nie przyjdę, to pan je. Pan od rana cały dzień je i je. Je i je, a robotę kto zrobi, no? No niech pan się weźmie do roboty, no. Panie Walczak, pan go pilnuje, żeby nie jadł, dobrze? Dobrze. No. Pan? Panie Tomaszu, zaraz coś panu pokażę. Proszę. Patrz pan. To jest, jak to mówią. Pan patrzy. Co? Chwila, przerwa. Pan patrzy, to jest, jak to mówią, kobieta o zdecydowanej budowie. Panie Walczak, pan mnie w ogóle taki świsz nie pokazuje. Ja w ogóle nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Ale, pan mnie nie pokazuje z tego. Ale w ogóle. Towar, co? Ja muszę wybrać. Powieszam, co?
Pan sobie wiesz, gdzie pan chce. No, tutaj powiesimy. Co pan? Gdzie, dlaczego za mną? Co pan? No, ale co panu przeszkadza? Pan nie będzie tego widział. Przeszkadza mi, bo... A ja będę miał cały czas pracy przed oczami. Co pan? Ale niech pan to weźmie. Co panu przeszkadza? Panie Tomaszu, pan jak pan chce, to sobie tam może na tej ścianie za mną powiesić jakiś święty obrazek. Da pan mi zamian, będzie kwita, co? Pan, da pan mi spokój, niech pan sobie wiesz, gdzie pan chce. To... Nie mam czasu się z panem zabawy urządzać. No to jest życie, to jest życie. A wie pan co, panie Tomaszu? A ja mam dzisiaj imieniny. Tak? No. Naprawdę? No. I coś tutaj dla pana przygotowałem. Bomboniereczka. Do wszystkiego dobrego. No pan się poczęstuje, proszę. Nie, ze słodyczami to ja taki nie jestem. Ja to raczej tak panie Tomaszu, ota złociutka z orzeszkiem czeka nie, na pana. No, dziękuję no bardzo. To... Przy imieninach to chyba można, co? No niech pan się czystuje. To no. wszystkiego najlepszego. Dziękuję, panie Walczak. Dziękuję. Pana zdrowia, zdrowia szczęścia, pracy, żeby się panu wiodło. No, dziękuję. Panie Walczak, tu pan ma te materiały do... Tak. A zaraz się pan przerzucił na słodycze, tak? Pan cały czas musi coś jeść, naprawdę? Robota się sama zrobi, tak? Dobrze. Ma pan tutaj te materiały. By się pan wstydził, panie Mrugalski, naprawdę. Ale to nie ja! Widzę, że nie pan, to goła baba. Wydawałoby się poważny człowiek, no panie Mrugalski, ojciec rodziny, takie świństwa pan ma w głowie? Takie świństwa, co? Panie Walczak, niech pan coś powie, no... Panie dyrektorze, niech pan coś powie! Pan będzie miał to za godzinkę, dobrze? Te materiały, tak. Te materiały, oczywiście zrobi indeksik. Tak. Niech pan bierze przykład z pana Walczaka, niech pan to zdejmie raz, dwa! Niech pan przestanie jeść w końcu! No, cholera. Panie Walczak, dosyć tych żartów, ja panu zaraz skaszuję. Co pan robi? Co pan... Moja playmate Marta! Ale tylko niech pan jej nie porwie! Cholera, jak to nie porwie? Wypieprzą mnie z pracy za te pana zdecydowane... Tylko niech mi pan porwie! Jak pan mi porwie, to pana poleje kawą! Nie, że porwę, proszę pana. Porwę. O nie! A! Coś pan... No i coś pan zrobił najlepszego! Coś pan zrobił najlepszy... Najlepsze spodnie, no gdzie pan przyszedł? I to panie prezesie, to jest nasz dział analiz. To jest nasz dział analiz, panie Mrugalski. A ten pan, panie dyrektorze, co analizuje? On analizuje przejście do innej pracy, bo w tej już nie pracuje. Panie dyrektorze, nie. A to się bardzo dobrze składa, wie pan, bo ja szukam osobistego asystenta. Nie, niech pan nie podciąga, naprawdę, może tak zrobić. Marcinie, zrobiło się ostatnio głośno o panu, a przede wszystkim o wydarzeniu, które wydarzyło się na pana polu. Czy mógłby pan o tym nam opowiedzieć? Tak. U mnie na polu, w życie, za stodołą, pojawiły się dziwne znaki. A kiedy je pan zauważył? No wieczorem jeszcze ich nie było, ale rano, jak poszłem za stodołę... A to pan poszedł za stodołę, bo pan już coś przeczuwał. Nie, poszłem za stodołę, bo czasem tam chodzę po prostu, żebyś... Po prostu tam chodzę za tą stodołę. Przepraszam. A co dalej? No i spostrzegłem te dziwne znaki. Aha. A ma pan może jakieś zdjęcie tego, żeby pan zaprezentować naszym telewizorom? Nie, ale ja je mam ze sobą. Naprawdę? Proszę. Dziwne, co? Ale kwas. To naprawdę ma być śmieszne? A co, nie jest? No, przez osłabienie. Proszę państwa, wracamy do programu. Już za chwilę pani, obejrzymy... A wie pani, że znalazłem w lesie takiego grzyba giganta? To znowu jakaś podpucha? Nie, powaga. Wielki kawał grzyba. Pokazać? Powiedzmy. Igor! Prywiet! Co to jest? Kozak. Da, kazak! Co? Mały? Pan, co słuchałeś? Igor, znalazłem w życiu takie dziwne znaki.
A Igora to śmieszy. Proszę Państwa, ja w ogóle jestem bardzo poważną osobą. Przede wszystkim nie umiem nic zapowiadać i w ogóle nic mnie nie śmieszy. Ale ten numer naprawdę strasznie śmieszny. Cholera jasna, porozpieprzany znowu ten kot. Tutaj brudno, ten siedzi ciućmo, gwiazdy patrzy naprawdę. Panie Mikołaju, no! Pani Hiacynto, no! Co pani też zrobiła z moimi pergaminami? Coś leżało porozrzucane, no to wzięłam, wrzuciłam do kosza i tyle, proszę. Wrzuciła pani do kosza? A co miałam? Moje Pani Hiacynto, no to już jest naprawdę za dużo. Co? No co to ten Zygmunt stary z ludźmi porobił? Po śmietnikach muszą grzebać. Naprawdę, kiedy w tym kraju będzie lepiej? Czy pani wie, co tam było? Tam było moje epokowe odkrycie. Czy pani wie, że to słońce stoi w miejscu, a ziemia się obraca naokoło, a nie odwrotnie? Tak, a do Klewek to przyjechali talibowie. Wychodzę na miasto. Niech pani wychodzi. Cześć, Koper! Idziesz do grodu na piwo? Pod jelenia? Cześć, Koper. Niestety nie mogę. Chodź, Koper! Wyrwiemy jakieś dziewki, pójdziemy nad Wisłę. Pracuję. Ej, rusz się, stary toruński pierniku, co? Piszę wiekopomne dzieło o obrotach ciał niebieskich. A może najpierw obrócimy parę zwykłych ciał, co? Czy wiecie, że to słońce stoi w miejscu, a ziemia krąży naokoło, a nie odwrotnie? Super. To co, idziemy? Super? To jedyna wasza reakcja na ideę, która zmienia porządek wszechświata i inaczej się sytuuje człowieka wobec Boga i kosmosu? To tylko to? Super? Dzisiaj piątek może być kłopot z miejscami. No. O czym wy mówicie? To rewolucja myślowa. Ty! Rewolucja myślowa? Bardzo dobrze, okej, Koper. Ale stary, jest piątek, zaczął się weekend. Może byś przestał myśleć o robocie. Dajcie mi spokój. Wyluzuj, ty co to jest? Sekstans. Sekstans? Sekstans? Ja, coś do świntuszenia? Jak to się zakłada? Ty czy partnerka? Pokaż. Ty, a to luneta mojej konstrukcji. Patrząc przez nią, dokonałem... Cicho! Ty, ale to wariacie! Zostawcie. Rozbiera się! Pokaż! To nie do tego... Potęga! Ale rakieta, ale... Kto to jest? To nie do tego służy. Dajcie spokój. To Hiacynta, moja gospodyni, ta co tu... O matko. No, mówiłem. Tego nie widziałem. Napiję się. Pokaż. Już się ubrała. To co, idziemy na piwo? A ile w Jeleniu kosztuje szklanica piwa? 3 dukaty. 3 dukaty? Mhm. Jaka astronomiczna suma? W sklepie kosztuje 0,5 dukata. Panie Mikołaju, wychodzę na miasto. A? Coś tak gapicie. Muka! Nie było. Uważa, sekstans spadł pani. No to... Tak. W lunecie czyli... wyglądała lepiej. Czyli mówicie, że... 3 dukaty, a w sklepie 0,5 dukata, tak? A gorzała kosztuje w sklepie dukata. Co tu robić? Co robisz? 3 dukaty, 1 dukata. Wiem! Kupimy gorzałkę w sklepie, obalimy ją w parku, ja, ty i ty, wstępnie na trzaskani, pójdziemy do Jelenia na piwo i dziewki. Kopernik, jesteś genialny! W naszym studiu wspaniała, rewelacyjna, wielka gwiazda, treser słoni z cyrku Makowski, pan Andrzej Rodak! Dzień dobry. Witam. Proszę, panie Andrzej, proszę powiedzieć, czy to pana rodzina wystawiła pomnik Mickiewiczowi? Nie, a dlaczego pani pyta? Nie, jakoś tak ostatnio na pomniku zauważyłam napis Mickiewiczowi Rodacy. Nie, to chyba musiała być jakaś inna rodzina. Panie Andrzeju, tak? No pan i para słoń, najsłynniejsza para, co u was słychać? Tak. No, Bimbo dzisiaj dowiedział się, że idę do telewizji i wyobraźcie sobie pani, że nie chciał mnie puścić, no. Złapał mnie nawet za nogę trąbą, ale no, ledwo mu się wyrwałem. Ojej, a co to jest tutaj? Wiesz? Tutaj proszę. O!
O matko. Drodzy Państwo, ponieważ nie mamy w kabarecie najlepszej dykcji, mówię zwłaszcza tej osobie, więc chciałem Państwu jeszcze raz zaproponować obejrzenie jednego numeru, żeby Państwo zrozumieli, o co tak naprawdę nam w nim chodziło. Zapraszam. Bogdan, śniadanie na stole. No naleźcie, 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 no. No. Masz, tu jedz. Jest kiełbasa w gazecie, dobrze. Irene, ale to pieczywo to jest szczerstwe. Co to za kamienie są? A jakie ma być? Przecież kupiłem świeże bułki i gdzie one są? Najpierw trzeba stare zjeść. Dlaczego? Czerstwe jest zdrowe. A co, myślisz, że w domu to co? Ma się tu zmarnować? W tym domu się nigdy nic nie zmarnowało. Tak, oprócz mojego całego życia. Żryj to, czerstwe jest zdrowe. Bardzo zdrowe. Wczoraj na tej czerstwej bułce to zęba zostawiłem. A tam się po prostu z sobą... Co ty tam znowu wyciągasz? Bałagan jest, porządek tu trzeba zrobić w tych lekach, oszaleć można. Przecież to się wszystko zmarnuje. A co ci te leki przeszkadzają znowu? O, co to jest? Weź tutaj, to już się kończy. Weź se to, wypij, a resztę wywalę. A co to jest? Masz to, syrop na gardło jakiś, coś tam, nie wiem. Ale mi nie boli gardło. Będziesz się ze mną kłócił, to cię zacznie boleć. Pij to. Irena, ale tu jest data ważności. 10.12.78. To jest 26 lat temu było. Czy ty jesteś, Bogdan, normalny? No ja. Czy ty jesteś normalny? To chodzi o to, że 2078. Czyli jeszcze 74 lata możesz to pić. No, bardzo dobrze. No nie, no po prostu. Takie wielkie pudełko, a taka brzdzina jedna została. Weź to łyknij. A na co jest to lekarstwo? Wydalenia. A na co są lekarstwa? Żeby ludzie byli zdrowi. Łykaj to. A to ty nie możesz łyknąć? Nie. Śniadań jadłam, a leki źle współdziałają ze świeżym pieczywem. Łykaj! A dasz mi coś do popisia? Masz to. Weź też jakiś. Co to jest? Śmieć. Nie, krople na serce, co nie wiem. O! 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 Ale serce dam! To jeszcze jest niezłe. Weź se to, wetrę ci to. Masz na cerę ci to. A może nie. Najpierw zapoznam się z treścią ulotki dołączonej do opakowania? Albo skonsultuję się z lekarzem bądź farmaceutą. Na co to jest w ogóle? W ogóle co cię nie zabije, to cię wzmocni. To ci powiem. Sentencja życiowa. To jest jakieś psychoderaterium. Ja ci to wsmaruję, Bogdan, dobrze? To na będziesz... cerę? Na cerę, bo teraz tak cerata wygląda. Dawaj to tutaj. O, ładnie się wżera. Ale jakoś tak bardzo śmierdzi. Trudno, do wywalenia, dobrze. O Jezu. O. No nie mów, Irena, że mi zrobi zastrzyk. A co? Taką końską strzykawką. Zastrzyk ma się zmarnować? W tym domu się nigdy nic nie zmarnowało. Wiesz, ile to kosztuje w aptece? Tyle ludzi się napracowało, ja żeby to wyprodukować. A ty chcesz to wywalić? Dawaj tutaj, dupsko. Tak, już. Chcę to wywalić. Pośladeczki do mamy. Proszę bardzo. Zwariowałaś? Pokazywać no? Tutaj. Ale jak? Rzadko przecież... widuję to se chociaż tak obejrzę. Nie bój się, nie bój się. Nie będzie bolało, nie? No. O Jezu, Irena! Jezu, no, byś się zlitowała! Za co ty nie to robisz w ogóle? No, ty już wiesz za co. Można, można podciągnąć? O! Czopki! Uwielbiam czopki. Patrz, tylko cztery. A ja tak się składa nie lubię. Co ty? Tylko cztery zostały. Jena, czopki na... Daruj sobie czopki, proszę cię. Nie w tym domu daruj, się nigdy nic nie zmarnowało. Daruj sobie czopki. Jena, po moim klubie. Dawaj tutaj, to przestań. No, ale głupie żarty, matko jedna. No. Podejrzewam próbę samobójczą. Widzi pani te puste opakowania? Pani mąż przedawkował leki. O! Będę go niestety musiał zabrać na toksykologię. O matko!
No, no. Podejrzewam ogólne zatrucie organizmu. Widzi pani te zielone pręgi na twarzy? To musiała być jakaś mocno żrąca maść na bazie kwasu siarkowego. Psychoderaterium. Bardzo możliwe. Straszne świństwo. Musiał być naprawdę mocno zdeterminowany, aby sobie to samemu wetrzeć w twarz. No i co? No i co teraz? Czy pani mąż ostatnio dziwnie się zachowywał? Nie, no, tylko przed chwilą biegał, biegał w kółko, uciekał, uciekał, potem tak wziął, upadł. No nie, ale wcześniej. A nie, nie, normalnie. To musiała być bardzo, bardzo głęboka depresja. Można nawet powiedzieć, że niespotykana. Dlaczego niespotykana? O tym świadczyłoby użycie czterech czopków naraz. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Halo? Mrównica? Dobrze, niech weź. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, inżynierze. No co tam zrobiłeś na zakładzie? Wszystko dobrze, wszystko idzie jak najlepiej. Bez żartów, inżynierze. Nie chcę od pana poklepst, tylko szczerości. Tylko szczera rozmowa może być lekarstwem na nasze polskie problemy. Słucham. Jest źle, załoga się burzy, nawołują do strajku. Normalka. Dlaczego? No, wie pan, uważają, że traktuje pan fabrykę jak swój prywatny folwark. Widzieli, jak pan się rozbija samochodem z prostytutkami, podczas gdy wszyscy ciężko pracują. Jak przy maszynach na hali stoją, to pan buszuje w szafkach i tam wędliny wyjada. Tak się bułką zapchał, że aż pogotowie musiało przyjechać. No, no to nie, wie pan. Pan w to wszystko wierzy? Ja? Skąd? Ja to nie wierzę, nie. Bardzo dobrze. Lojalność i najwyższa forma, czyli ślepe posłuszeństwo, jest na wagę złota w dzisiejszych czasach. Mów, co mam robić, wodzu. Zorganizuje pan spontaniczny wiec poparcia dla dyrekcji, powiedzmy jutro o 13:00, i z trybuny potępi pan warchołów, wichrzycieli i mąciwodów. Ha! Ale jak to zorganizować? Mam tutaj gdzieś specjalny podręcznik prowokatora używany przez SB, proszę. SB? A tak. Skąd pan go ma? Po prostu mam. Mojemu podwładnemu za wspólną akcję Radom 76. A, głupia dedykacja, miałem to wyrwać. Dobrze, więc zorganizuje pan wiec poparcia dla dyrekcji, który przeistoczy się w seans nienawiści wobec tamtych. No i przygotuje pan jakieś tam transparenty. A co na tych transparentach napisać, by... Właśnie. No, niech żyje dyrektor, program dyrektora programem robotników, kapitalizm albo śmierć. Może pan też zagrać na strunie narodowej i napisać warchoły na Madagaskar. Bardzo dobry pomysł. I najważniejsza sprawa, może nie najważniejsza, ale bardzo ważna. Przygotuje pan mnie na jutro donos. Donos z nazwiskami inspiratorów wszystkich tych tak zwanych przerw w pracy, a potem będziemy ich systematycznie, prawda, usuwać. Dobrze, dobrze. Panie dyrektorze, a dostanę za to jakieś pieniądze? Nie. A to nie szkodzi, ja to za darmo chętnie zrobię. Do widzenia.